Na pewno największą popularnością wśród naszych klientów cieszą się gazy pieprzowe. Gazy pieprzowe przede wszystkim jest to najtańsza forma obrony, ale również bardzo skuteczna. Nie musimy wchodzić w bezpośredni kontakt z napastnikiem. Takie gazy są różnego stężenia, czyli różnej mocy. I tutaj właśnie jest ta największa różnica, powiedzmy, i w działaniu, i jak i również w cenie. Druga rzecz, ten sam rodzaj obrony, z tym, że już w postaci pistoletowej. Tak. Są to również miotacze gazu, tylko tak w cudzysłowie schowane w imitacji pistoletu, które imitują właśnie broń. Też element zaskoczenia, przede wszystkim element takiej formy psychologicznej odstraszenia napastnika. Podobnie jak pistolety hukowe. Tak, pistolety hukowe. No, pistolety hukowe jest to urządzenie, którym bezpośrednio może nie obronimy się przed napastnikiem, ale na pewno jesteśmy skutecznie w stanie go odstraszyć, oddając strzał jakiś tam ostrzegawczy w powietrze. I na koniec to paralizatory. Też dwa rodzaje. Tańsze, prostsze paralizatory, najbardziej popularne, to są to paralizatory, które działają kontaktowo, które musimy bezpośrednio dotknąć napastnika. No i są jeszcze takie paralizatory nowej generacji, które wystrzeliwują elektrody na odległość nawet do 7,5 metra, tak zwane paralizatory właśnie działające na odległość.